Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór. Kłania się Bartłomiej Radziejewski. Witam serdecznie w Patrząc Realnie. Dzisiaj cztery tematy. Po pierwsze pakt migracyjny przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. Po drugie pożary i sabotaże w Polsce i nie tylko. Po trzecie eskalacja wojny handlowej amerykańsko-chińskiej. I po czwarte w ramach powrotu do Unii Europejskiej Zielony Ład ekspandujący w dziedzinie transportu. Tematów jest moc, ale coś trzeba wybrać, więc żeby nie przeładować, to te cztery na dziś. A więc po kolei według wymienionej kolejności. Rada Unii Europejskiej przegłosowała pakt migracyjny. Na jego mocy imigranci do krajów zachodnioeuropejskich będą proporcjonalnie, solidarnie rozdzielani między państwa członkowskie. Można nie przyjmować, ale wtedy trzeba płacić ponad 20 000 euro za osobę rocznie. Jednocześnie na przykład uchodźcy z Ukrainy nie są traktowani tak samo dobrze, są traktowani znacznie gorzej, nie są objęci innymi mechanizmami i znacznie niższymi kwotami pomocowymi. Tak więc rozwiązanie bardzo niesprawiedliwe, rozwiązanie wychodzące naprzeciw problemom, które z imigracją, które mają kraje zachodnioeuropejskie i rozwiązanie, które jest bardzo istotną porażką polityki europejskiej rządu Donalda Tuska, chyba jak dotąd najpoważniejszą. Przecież premier Tusk zarzekał się, że albo pakt migracyjny zablokuje, albo załatwi Polsce wyłączenia z niego, w wyniku których nie przyjmiemy ani jednego imigranta. W domyśle takie, które nie wymagają płacenia za nieprzyjmowanie tych imigrantów, bo to przecież jest elementem tego rozwiązania u jego zarania. Donald Tusk nie dał rady tego zrobić. Pakt migracyjny przeszedł. Polska została przegłosowana dokładnie tak samo jak w czasach PiS-u w tej sprawie. W związku z czym widać dzisiaj wyraźnie granice sprawczości rządu Donalda Tuska w Unii Europejskiej. Na ironię zakrawa fakt, że przed chwilą Tusk występował wspólnie z Urszulą von der Leyen, prezentując plan dla Europy, w którym zresztą dużo mówił o szczelności granic i o tym, że trzeba bardzo dużo zmienić, jeżeli chodzi o politykę migracyjną Unii Europejskiej. No i nie jest w stanie dowieść tej swojej głośnej obietnicy. Oczywiście można zrozumieć, że to, że Polska nie ma wystarczającej siły w Unii Europejskiej, żeby załatwić cokolwiek by chciała. Wielokrotnie tak bywało w przeszłości. Wielokrotnie musieliśmy ulegać. Jesteśmy tylko jednym z 27 państw, nie najsilniejszym i tak dalej. Natomiast Donald Tusk uczynił z tego swoją głośną obietnicę. Niniejszym ta obietnica upada, aczkolwiek istnieje jeszcze jedna ścieżka, która wydaje się być możliwa, to znaczy po prostu niewykonywanie prawa unijnego w tym właśnie obszarze. Bywały w przeszłości sytuacje, kiedy prawo unijne było przez państwa członkowskie łamane i uchodziło im to bezkarnie. Ale bywały również sytuacje, i te były częstsze, kiedy łamanie prawa unijnego nie było bezkarne, tylko było surowo karane. Pamiętamy wielokrotne kary na rząd pisowski nakładane przez Komisję Europejską. Pamiętamy wyroki TSUE zobowiązujące nas do wysokich opłat, do wysokich zadośćuczynień. No ale też można wspomnieć kryzys migracyjny z roku 2014-2015, kiedy to summa summarum szereg państw Europy Środkowo-Wschodniej nie wykonał ówczesnych postanowień, ówczesnych kwot relokacyjnych i ostatecznie sprawa praktycznie rozeszła się po kościach. Jak będzie z paktem migracyjnym? Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć. Myślę, że istnieje możliwość powtórki tego, co było po kryzysie migracyjnym 2014. Natomiast żeby to się wydarzyło, musiałoby zajść podobnie silne zblokowanie państw przeciwnych wykonywaniu tego prawa. Gdyby Europa Środkowo-Wschodnia ponownie wystąpiła dość jednoznacznie przeciwko i łamała prawo unijne tutaj, tak jak łamała je ostatnio w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą i zresztą łamie nadal i tutaj nie ponosi jakichś specjalnych konsekwencji, więc to kolejny przykład tego typu praktyki, no to mogłoby się to wydarzyć. Mogłoby się wydarzyć to, że nieprzestrzeganie reguł paktu migracyjnego uszłoby nam bezkarnie. Ale myślę, że klimat po temu jest dzisiaj słabszy niż był wtedy, jest słabszy niż jest w sprawie paktu, nie paktu migracyjnego, tylko w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą, bo tylko Polska, Węgry, Słowacja są tutaj, tworzą taką w miarę zwartą koalicję. To trochę mało i trochę mała siła przebicia w Unii, zwłaszcza te Węgry, które ostatnio są mocno w Unii izolowane, nie rokują tu specjalnie. No ale zobaczymy. Oczywiście życzmy sobie jak najlepiej, niemniej klęska polskiej polityki europejskiej jest faktem. Natomiast zdziwiony jestem troszkę, muszę powiedzieć, tym, jak wielu polityków opozycji mówi dzisiaj o tym, że Donald Tusk zgodził się na pakt migracyjny. No jest to oczywista nieprawda. Tusk był przeciwny, Polska głosowała przeciwko, tylko została po prostu przegłosowana, tak samo jak wcześniej rząd Mateusza Morawieckiego. W związku z czym, czy nie wystarczy klęska rządu Donalda Tuska i powody do krytyki i mściwej satysfakcji, które ona daje? Trzeba tak kłamać, wprowadzać wyborców w błąd? No, jest to rzecz zastanawiająca. Przechodząc do drugiego tematu. Cały szereg pożarów ostatnio w Polsce. Głośny pożar hali targowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, ale cały szereg tych pożarów. I to nie tylko w Polsce, w szeregu krajów Europy, także w Stanach Zjednoczonych, w jednym z większych zakładów zbrojeniowych, w jednym z największych zakładów zbrojeniowych BAE w Wielkiej Brytanii również. Coś jest ewidentnie na rzeczy i statystyki wydają się jasno mówić, że to nie jest przypadek. Jednocześnie polski rząd, ale też szereg innych rządów informują o zablokowaniu szeregów prób podpaleń i sabotaży, co współgra z niedawnymi, pamiętacie może Państwo, jak mówiliśmy o tym tutaj, przestrogami przed tym, że właśnie takie rzeczy mogą się zdarzać, że służby rosyjskie czy rosyjsko-białoruskie mogą szykować tego rodzaju prowokacje. Jednocześnie, jeżeli chodzi o ostatnie pożary, nasz premier znowuż nie potwierdza, ani żadne służby nie potwierdzają jak na razie, żeby to były rzeczywiście działania rosyjskie czy rosyjsko-białoruskie, ale jednocześnie na drugim wydechu wypowiadają się w tonie takim, że właśnie o to może chodzić. No rzecz jest zastanawiająca, bo pytanie, kto korzysta na tym? Ewidentnie Rosja może mieć interes taki, żeby próbować testować Europę, żeby próbować również sabotować takie zakłady jak właśnie BAE w Wielkiej Brytanii, które są zaangażowane w pomoc Ukrainie zbrojną. Czy takie zakłady jak chemiczny koncern niemiecki DIL, który produkuje podzespoły, które służą pomocy Ukrainie. Więc to może być sygnał polityczny z jednej strony, a z drugiej próba pewnego paraliżu logistycznego. No ale z drugiej strony jest to tak czytelne i w tak jasny sposób buduje sprzeciw wobec Kremla i środki ostrożności wobec Kremla na przyszłość. I jednocześnie wydaje się, że konsoliduje, jeżeli będzie trwało, będzie konsolidować elektoraty europejskie wokół obecnych rządzących, jeżeli przybierze skarę społecznie odczuwalną. To jest znany mechanizm konsolidacji wokół władzy w sytuacji zagrożenia, że pojawia się pytanie, kto tak naprawdę na tym korzysta. Także myślę, że różne hipotezy tutaj warto mieć w pamięci, aczkolwiek trop rosyjski jest najbardziej oczywisty i ewidentny i oczywiście nie można go lekceważyć. Będziemy do tej sprawy zapewne wracać, bo wszystko wskazuje, że będzie tego jeszcze więcej w najbliższym czasie. Na razie wstępny sygnalistyczny komentarz. Trzecia sprawa to zwrot akcji w rywalizacji amerykańsko-chińskiej po odprężeniach ostatniego czasu, zwłaszcza związanym z rozmową Xi Jinpinga, spotkaniem i rozmową Xi Jinpinga z Joe Bidenem, przywódcami Chin i Ameryki w San Francisco na szczycie APEC. Złagodzeniu uległy pewne elementy sporu amerykańsko-chińskiego. Ameryka odpuściła część sankcji, Chiny też i w takiej dosyć pozytywnej atmosferze wtedy się panowie rozstawali i były tego dalsze skutki, implementacja tych decyzji odprężających. Natomiast teraz Joe Biden nałożył bardzo istotne nowe cła na towary chińskie, co przypomina jako żywo wojnę handlową z czasów Donalda Trumpa. Wydawało się, nawiasem mówiąc, że ten handel właśnie jest obszarem, w który Ameryka coraz bardziej odpuszcza, jeżeli chodzi o rywalizację amerykańsko-chińską, bo widziała, że na tym za bardzo traci. Z jednej strony inflacja, z drugiej no, retorsje chińskie bolesne, z trzeciej no, bardzo ograniczone sukcesy, jeżeli chodzi o zmniejszanie deficytu handlowego w relacji z Chinami i tak dalej. W związku z czym Ameryka łagodziła tutaj kanty, jeżeli chodzi o wojnę handlową od jakiegoś czasu i nawet w czasach Donalda Trumpa było to do pewnego stopnia widoczne. Trump wprowadzał jedne rzeczy, potem się trochę wycofywał, ale zwłaszcza za Joe Bidena było to już widoczne. No i teraz mamy zwrot akcji, to znaczy naprawdę spektakularne wzrosty ceł i spokojnie można mówić o reaktywacji pełnej wojny handlowej między supermocarstwami. I tak na przykład na stal i aluminium cła mają wzrosnąć ze średnio tam około 0,5% do 25%. Na półprzewodniki z 25% do 50%. Na pojazdy elektryczne z 25% do 100%. Na ogniwa społeczne z 25% do 50%. I tak dalej i tym podobne. W związku z czym no, mamy poważną eskalację wojny handlowej, która oczywiście nie będzie bez reakcji chińskiej, więc należy się spodziewać teraz chińskich obostrzeń w rozmaitych dziedzinach. Być może także na czele z eksportem minerałów ziem rzadkich, od których nowoczesne gałęzi zachodnich gospodarek, w tym rzecz jasna gospodarki amerykańskiej, są wysoce zależne. Także zielona transformacja jest w wysokim stopniu zależna od importu tych minerałów, więc Chiny mają możliwości boleśnie uderzyć Zachód tutaj po kieszeni i z pewnością zrobią to w reakcji na te ruchy. Pytanie, dlaczego Joe Biden to robi w sytuacji, w której coraz więcej ekonomistów, ale też osób decyzyjnych właśnie nawoływało do tego od jakiegoś czasu. Zajmowaliśmy się tym wielokrotnie tutaj na tych łamach i także w mojej książce Nowy Porządek Globalny obszernie o tym pisałem. Tak jak na przykład były sekretarz skarbu Paulson apelowało o tym, żeby zasadniczo ten wątek handlowy odpuścić, żeby skupić się na technologii, bo tam jest rzeczywiście przyszłość. No, wydaje się, że jest w tym potencjał takiego zagrania pod publiczkę, zagrania wyborczego. Joe Biden jest pod obstrzałem, nie jest faworytem w wyścigu prezydenckim dzisiaj i jest oskarżany przez republikanów w dużej mierze o miękkość wobec Chin, o nieskuteczność wobec Chin, a także obwiniany za liczne wewnętrzne problemy gospodarcze. Wskazanie wroga, wskazanie sposobu na to, żeby poprawić jakoby dobrostan amerykańskich przedsiębiorców, obywateli, jest tu pewną atrakcją polityczną, pewnym atraktorem politycznym. No ale wykluczyć nie można też tego, że identyfikacja po prostu pewnych strategicznych obszarów, gdzie import na przykład z samochodów elektrycznych zagraża po prostu amerykańskiej produkcji, no też tu jest istotna. Niemniej gwałtowność tego zwrotu akcji i skala tego zwrotu akcji no daje do myślenia i ja bym tu łączył te dwa elementy i uznawał za tę skalę i tę gwałtowność za jakby dar kampanii wyborczej i tego, jak słabo Joe Biden sobie w niej radzi. Bardzo interesujący zwrot akcji, no, zapowiadający nowy rozdział w relacjach amerykańsko-chińskich. Też będziemy do tego na pewno niejednokrotnie wracać i śledzić uważnie dalej, co tu się będzie działo. No i wreszcie czwarty temat na dziś to Zielony Ład w obszarze transportu. Chwilę po tym, jak Donald Tusk mówił w Katowicach o tym, że Zielony Ład powinien być dobrowolny, a Urszula von der Leyen przynajmniej nie zaprzeczała, choć też nie aprobowała, no to kolejny element Fit for 55, czyli słynnego programu radykalizmu klimatycznego, który zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 już roku i neutralność klimatyczną do 2050 roku, jest wprowadzany w obszarze samochodów. Samochodów, pojazdów średnich, cięższych, autobusów miejskich itd. I tak na przykład utrzymany ma być cel wyznaczony na 2025 rok, cel redukcji emisji o 15% dla ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton. Dla średnich samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony i autokarów, a także niektórych pojazdów specjalistycznych ustalono cele 45% do 2030 roku. Niedawno było to 30% oraz 65% do 2035 i 90% do 2040. Autobusy miejskie z kolei mają osiągnąć całkowitą bezemisyjność już w 2035 roku. W międzyczasie 90% sięgając w roku 2030. Autobusy międzymiastowe będą zwolnione z tego wymogu. Wydaje się, że to szczególnie mocno uderzy w polską branżę transportową, która, jak wiemy, stała się potęgą w Europie i polscy przewoźnicy świetnie sobie radzą w skali Unii Europejskiej. Z tego powodu już rozmaite regulacje ich dotykały, takie jak dyrektywa transportowa czy dyrektywa o pracownikach delegowanych. To, wydaje się, uderzy w nich po raz kolejny i uderzy także w cały szereg przedsiębiorców w skali całej Unii Europejskiej. No jest kolejnym odpryskiem nierealnych założeń Zielonego Ładu. Nierealnych założeń, w myśl których redukcja 7% emisji globalnych w jakiś cudowny sposób miałaby uratować planetę. Jest to oczywiście niemożliwe, nie wydarzy się, natomiast konkurencyjność Europy cierpi na tym wydatnie, koszty rosną. No i nawiasem mówiąc, ludzie ubożsi poniosą większe ciężary tego niż ludzie bogaci, których stać będzie na płacenie tych wszystkich wyższych cen, stać będzie na samochody elektryczne, a biednych niekoniecznie. W związku z czym Zielony Ład nie hamuje, dalej pędzi do przodu mimo protestów rolników, mimo wszystkich wezwań do refleksji, więc jeszcze raz pojawia się kwestia, że to wariactwo należałoby zatrzymać. To jest coś, co moim zdaniem, i tak powtórzę, będzie musiało prędzej czy później zostać głęboko zrewidowane, więc lepiej zrobić to prędzej niż później. Dlaczego w sytuacji natomiast, w której ewidentnie coś drga w europejskim mainstreamie, o czym mówiliśmy niedawno w tej sprawie, takie rzeczy się dzieją, bo to kolejna implementacja różnych szczegółów Zielonego Ładu czy Fit for 55, która ma miejsce w ostatnim czasie? Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest profesjonalne działanie biurokracji unijnej, wbrew pozorom wbrew pewnym obiegowym opiniom, bardzo profesjonalnej, dobrze działającej biurokracji. Tylko problem nie polega w Europie z niską jakością biurokracji, tylko problem polega na niskiej jakości przywództwa politycznego, czyli na tym, że ta biurokracja nie jest właściwie zadaniowana. Ta biurokracja, jak każda biurokracja, jak dostanie cel, to jej zadaniem jest go wypełniać. Dostała określone cele wraz z Zielonym Ładem, dostała cele szczegółowe, które są pochodną tych celów generalnych redukcji emisji czystego powietrza i tak dalej, i je po prostu konsekwentnie realizuje. Dlaczego miałaby nie realizować, skoro nie zapadły polityczne decyzje, które by rewidowały te cele? No więc właśnie, konieczne są polityczne decyzje rewidujące te cele i pora przekuć po prostu mówienie o tym i myślenie o tym w decyzje polityczne, do czego bardzo gorąco naszych polityków namawiam i tych, którzy wczoraj to podpisywali, ten Zielony Ład, a dzisiaj w pierwszym szeregu starają się ustawiać w proteście przeciwko niemu, i tych, którzy wcześniej nie protestowali, a dzisiaj, jak premier Tusk, głoszą rewolucyjne hasła, de facto wprowadza zamiany przymusowości na dobrowolność w tym Zielonym Ładzie. Najlepiej razem, wspólnymi siłami, namawiam, ruszmy do Unii Europejskiej i wzbudźmy refleksję taką, która będzie skuteczna politycznie. Od mówienia o tym, to my jesteśmy analitycy, wy jesteście, szanowne panie i panowie, odrobienia, w związku z czym zachęcam do tego, żebyście to wreszcie zrobili. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się, do zobaczenia.